18 po. To dzień dobry Państwu. Witamy na kolejnym spotkaniu z cyklu Epidemia Poezji. Jest to już czwarte spotkanie. Spotkanie z okazji tego, że wszyscy siedzimy w kwarantannie, wszyscy siedzimy w izolacji, ale jak najbardziej chcemy się spotykać. Służą nam temu narzędzia internetowe, stąd Epidemia Poezji. A epidemia to jest takie troszkę przewrotne albo całkiem nawet przemyślane, ponieważ chcemy poezją po prostu Państwa zarazić i myślę, że nikt z Państwa nie będzie miał nic przeciwko temu, żeby trochę poobcować z poezją albo nawet spróbować troszkę bardziej w nią wniknąć w głąb. Dzisiejsze spotkanie towarzyszą nam nasi goście, to Aleksandra Majówka, Bogumiła Salmonowicz, Anna Skwarek i Tomasz Lorenc oraz Lucja Dudzińska, która Państwu powie krótko, z jakiej okazji spotykamy się i dlaczego akurat w takim gronie. Dzień dobry Państwu. Nasze spotkanie jest kolejnym tutaj z cyklu spotkaniem z laureatami 7. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego imienia Tadeusza Stirmera Erotyk na krechę. Wśród naszych gości jest laureatka pierwszego miejsca w kategorii młodzież, jest Aleksandra Majówka, miło mi powitać, oraz laureaci wyróżnienia w kategorii osób dorosłych. W żaden sposób nie umniejsza tutaj to w rangi poezji, gdyż tutaj te wiersze zostały wybrane z grona ponad 400 zgłoszeń, jakie się pojawiły na naszym konkursie. I jury, któremu przewodniczyła Mirka Szychowiak oraz członkiniami były laureatki ubiegłorocznego konkursu Agnieszka Marek i Judyta Ciszewska oraz ja tutaj jako organizator i sekretarz całości przedsięwzięcia, wybraliśmy 23 laureatów ostatecznie w bólach, bo tak w sumie te decyzje były podejmowane tutaj na temat bodajże około 40-50 wierszy, które się znalazły zweryfikowane. Ja chciałam również, z jednej strony się cieszę, że jesteśmy po raz pierwszy w pełnym gronie i w szóstkę na tym spotkaniu, bo zawsze nam kogoś brakowało z różnych przyczyn, ale jeszcze chciałabym do tego grona dołożyć Wojtka Wątora, który na pewno mógłby być z nami albo na pewno by się pojawił w Poznaniu, bo też tutaj należy wspomnieć o tym, dlaczego są akurat te osoby prezentowane, a nie inne. Otóż skupiliśmy się na uczestnikach, którzy wyrazili chęć przyjazdu do Poznania, do Biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie miała być ogłoszona gala konkursu. To miało się odbyć 20 marca. Oraz na osobach, które odpowiedziały na mojego maila, który był wysłany do wszystkich laureatów. Ja w tej chwili, może zanim zacznie się prezentacja poszczególnych autorów, i tutaj może prosiłabym faktycznie, żeby skupić się na nowych wierszach, bo wiersze, które były nagrodzone, one się pojawią jeszcze na wystawie wierszy stawce autorstwa naszego tutaj artysty, malarza Ryszarda Zdunka. Wojtku, pozdrawiamy Cię serdecznie i naprawdę ogromne gratulacje. Ja przeczytam teraz Twój wiersz, może się nie pomylę. Granice zaufania. Oczy to słowa, raz smutne, raz błyskiem nadziei mówiące. Zostań, błagały moje. Nie znałaś ich języka, tak łatwo pomylić znaczenia. Między chcę, a chcę na zawsze. Kwestia spojrzenia. Biegły za tobą między drzwiami, między drzewami, gdzie wróbel i twoje dłonie. Delikatnie otwierane. Leć, zanim umieszczę cię w pokoju, między solidnymi ścianami słów o miłości. Jeszcze ważną rzeczą jest to, że możemy się tutaj spotkać w tej przestrzeni wirtualnej, w takim gronie, w jakim no, byłoby nam może nawet bardzo trudno spotkać się w realu, ponieważ jesteśmy z różnych stron. Ja Marta Puchtorak nazywam, jestem z Krakowa, Lucja z
Poznania. Jestem z Poznania. Bogumiła. Z Elbląga. Aleksandra. Kełma. Anna. Lisza. I Tomasz. Z miasta Łodzi. Czyli jesteśmy, można powiedzieć, każdy z innej strony, ale łączy nas poezja i łączy nas to, że chcemy tę poezję Państwu przedstawić. Więc zacznijmy od Tomasza. Krótko o sobie i prosimy kilka wierszy. Witam wszystkich. Ja z wykształcenia i z zawodu jestem prawnikiem. Tak jak mówiłem, mieszkam w Łodzi. Jest to miasto, uważam, bardzo dobre dla poetów i szerzej dla artystów, bo jest tu dużo kontrastów, które wywołują jakieś napięcia stymulujące sztukę, poezję. Do poezji wróciłem nie tak dawno, półtora roku temu, po bardzo długiej przerwie. W czasach licealnych wydałem arkusz poetycki, pisałem trochę, ale były to wprawki literackie, teraz piszę inaczej. Ta długa przerwa, to właściwie trudno powiedzieć, dlaczego tak się stało. Nie żałuję tych lat, kiedy nie pisałem, bo widocznie nie byłoby mi to potrzebne. Natomiast poezja pojawiła się jakoś nagle. To jest niewytłumaczalne, jedna z tajemnic, które pojawiły się w moim życiu. W każdym razie teraz już nie wyobrażam sobie swojego życia bez poezji. Wysyłam wiersze na konkursy, żeby sprawdzić, porównać to, co piszę, z twórczością innych osób. Na razie wyniki są dobre. W zeszłym roku udało mi się zdobyć kilka nagród, wyróżnień. Również w tym konkursie otrzymałem wyróżnienie, a było bardzo dużo uczestników i w jury, bo rozumiem, bardzo wymagające, ze znanymi nazwiskami, więc tak, jestem dumny. Jesteśmy okropni, naprawdę. No to może wiersze. Jeden z ostatnich, trochę inspirowany tym, co się dzieje w kraju. Osocze ozdrowieńców. To zazwyczaj trwa nie dłużej niż kilkanaście minut. Jeśli potrafisz przekuć żyłę, to jedyny prawdziwy lęk i ból. Jeszcze bez czerwieni. Czerwień jest zawsze cudza albo twoja. Czerwień jest kolorem, czyli odpija światło. A skoro tu jesteś, jak strób, potrzebujesz płynnej, lekko pożółkłej przezierności. Wcześniej było wirowanie czyjejś krwi, użycie płytkich i głębokich naczyń. Jeszcze wcześniej test pamięci, kontrolowane zawroty czyjejś głowy, rozpoznane ślady niewidocznej walki, choć to ciało przeciw ciału. Wyplątanie nietoperzy z włosów, wyplatanie włosów z warkoczy, użycie naczyń włosowatych. Jeszcze wcześniej jedyny prawdziwy lęk i ból. Mówią wlew, ale to raczej starannie umiarkowane kroplowanie. Pewnie inaczej coś złego mogłoby przeżyć wstrząs. Mówią surowica, ale to nie jest wystarczająco dobre słowo. Chyba w ogóle nie jest dobre. Mówią przetoczymy, ale głos KT może być czasem nieobecna bądź niewykrywalna czasem. Niech więc lepiej nic nie mówią. Tamci, skoro je przynieśli, są silni i zdrowi. Inaczej nie daliby rady z tobą w czas zazwyczaj nie dłuższy niż kilkanaście minut. Obieranie kamienia. Każdy kamień jest inny, taki sam kamień nie boli, kamień nie mówi. To odparowana próżnia, skóra zawinięta w skórę, masa ciężaru. Być może w kamieniu jest coś więcej niż kamień, pulsujące warstwy lawy, stygnące w jednej chwili, betonowe wstążki wiązane dniami i nocami, żyłki osadu z powierzchni dawno wyrwanych zębów, sznury dziurawych korali, niepoliczalne skorupy niewyklutych jaj, wytopione kryształki nigdy nie wiadomo czego, załamania, rysy, przełamania i pęknięcia sklejone bliznami, napięte rozstępy dendrytów, mięstniejący skurcz. Wszystko to jest jednak tylko kamieniem, a on tylko jest. Kamień ma drzwi, kamienne drzwi otwierane kamieniem, przez które kamień wchodzi do kamienia. Otwarty kamień jest nadal kamieniem. Kamień obiera się tak samo,
Inaczej nie uda się odparować pustki, zawinąć skóry w skórę, nadać masy ciężarowi. Więc nie bój się, to właśnie dzieje się naprawdę. I kiedy zostanie tylko pył zostanie. Niech go rozwieje wiatr. Niech wszyscy wiedzą, że to ty obrałeś ten kamień. Kuna. Co z tego, że chciała tylko jedną i to niecałą? Fragment winny silniejszemu. Mówiły, że ją usprawiedliwiają, ich nienaturalna bezbronność i łatwość. Zapomniałem ten ich głos. Pamiętam za to okradziony z dźwięków kurnik, cały we krwi tych rzeczy, przerażonego koguta ociemniałego w kącie, nieobliczalne pióra, skorupy wypite do czysta i te spękane, niepuste. Kiedy uciekała w nocy, wiedziała, że nie może się zatrzymać. Musiała to wiedzieć. Teraz jest już w lesie, z którego uciekła. W lesie nie ma kur. Las jest dobry. Światło. Znów pójdziemy na noc. Zawsze wolne, ostatnie miejsca. Tuż przed nią jest jeszcze ciemno, lecz po tej chwili wszystkie słońca popękają w popcorn. Będziemy go jeść w nieskończoność, aż spuchną nam szare dziąsła, aż będzie się nam odbijać w tym skurczeniu, rozszerzeniu i drganiu. Właśnie tak, zanim się zacznie, będziemy czekać aż do końca, aż znów zrozumiemy, że minęła nas tajemnica i nareszcie wszystko stanie się jasne. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Myślisz o debiucie? Och nie, o debiucie, o kolejnej książce? Słucham? Myślisz o kolejnej książce? Tak, to jest moje marzenie, żeby jakiś taki spójny, ładny tom zebrać, no ale do tego trzeba mieć dużo wierszy, żeby odpowiednio wybrać. Jeszcze ich mam za mało, żeby ten wybór... To trzymamy kciuki. I teraz? Teraz zapytanie panią Bogu miłe. Coś o sobie. Ja mam swoje korzenie w Bieszczadach, ale całe życie spędziłam na tym. Urodziłam się w Sanoku. Natomiast większość swojego życia dorosłego spędziłam na depresji. W Elblągu. Tutaj pracuję, jestem wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, do niedawna jeszcze również w Politechnice Gdańskiej. Jestem pedagogiem z wykształcenia, jestem bizneswoman, mam własną firmę taką jednoosobową, w ramach której z jednej strony szkole, pełnię też rolę coacha, głównie dla menedżerów. Specjalizuję się w kształtowaniu, podnoszeniu, najprościej mówiąc, kompetencji miękkich. A z drugiej strony moją pasją jest pomaganie i pełnię również funkcję terapeuty. Pracuję przede wszystkim z osobami w kryzysach. Ale jestem też terapeutą amazonek, pracuję z kobietami, które są po przejściach piersiowych, że tak powiem. No i tyle. I bardzo... I poezja lubię... bardzo się w to wpisuje praktycznie, bo też może pełnić rolę taką terapeutyczną z tajemnością. Dla samej autorki, która... Lesią tak. Osłucha różnych nieszczęść, że trzeba to jakoś odreagować. Tak, i to jest właśnie tak. Pierwsze kroki to pewnie tak jak większość z nas w okresie licealnym, a potem nie pisałam, wróciłam do pisania, gdzieś tam już obejrzałam zupełnie życiu, ale też pisałam tylko do szuflady. A czasami wykorzystywałam swoje teksty do pracy terapeutycznej, bo niektórzy ludzie
mają kłopot z powiedzeniem od razu o sobie czegoś i mnie te moje teksty czasami pomagały w roli klucza otwierać. Posłuchaj, prawda? I potem dalej się człowiek już otwiera. Czekamy na twoje wiersze. Czekamy was tylko na wiersze, na ile nas otworzą. Znaczy, nie czytam tego wiersza wyróżnionego nie. tutaj. Przeczytam wiersz, który jest, otwiera tomik mój wydany kilka lat temu, Abrazje. Są wśród nas specjaliści sztormologii stosowanej. Niby dużo wiedzą o wiatrach. W przyrodzie wymiar zjawisk atmosferycznych z grubsza ogarnięto. Tylko głupcy lekceważą zapowiedzi pogody. Ostrzeżeni, czym prędzej mocujemy latające sprzęty, szczelnie zamykamy okna i drzwi w pamięciach, profilaktycznie sprawdzamy numery alarmów. Gotowym na wszystko łatwiej przecież trzymać się za ręce. Ileż to razy sztormy zdmuchiwały nasze płynne stabilizacje, zmywając z powierzchni skóry resztki nadziei. Ileż to bezradności zalewało niknący spokój na horyzoncie, choć Beaufort zapewniał, że przekroczenie skali jest niemożliwe. Jak sobie radzić z tornadem w procesorach nerwowych, kiedy własne i cudze przekaźniki zawodzą, a efekty rozcinają nasze nieba złością, z rykiem ciskają słowami, bez siłą huraganu porwać i przenieść w krainę nienawiści. Potem już tylko okrągłe rocznice, które przyciągają zwłaszcza butelki, opróżnione najwyżej do rozpaczy. Postanowiłam też przeczytać wiersz, który ma swoją historię w konkursie erotyku na Krechę sprzed lat, bo tam też został zauważony pocztówki, i nagrodzony. Pocztówki były, brałaś udział kilka razy, dobrze. Tak. Peeling. Raz kozie śmierć. Rozbieram się. Nie znoszę mojej skóry, więc nie pozwalam patrzeć na siebie żadnym lustrom. Kładę brzuch na prześcieradle. To nic, że kozetka zbyt wąska. I tak utonę w synonimie dobrego nastroju. Po to tu przyszłam. Anonimowe dłonie aksamitnie karmią uda i pośladki. Flawonowe związki mają zatrzymać kalendarz i rosnącą piramidę wolnych rodników. Jest szansa, że kofeina obudzi krew zastygłą w zakamarkach chłodnych żył. Obracam twarz z tego sufitu. Pachnę cudownie. Odważam się smakować siebie. Gorzki sens czarnego napoju Azteków pozwala mieć nadzieję na zmiany. I może coś z nowych rzeczy przygotowanych do nowego tomu poetyckiego mojego. Ja, nagi człowiek, od jakiegoś czasu chodzę boso. Usiłuję nie przeszkadzać nikomu po własnej stronie chodnika, a jednak się gapią. Przecież łzy nie hałasują jak stopy obute cudzą skórą. O drżących dłoniach wiem tylko ja. Nie wrzeszczę, niczym nie rządzę, nie pożądam cudzego. Trwam najciszej. I jeszcze jeden z tych nowych. Ktoś. To zdumiewające odkryć, że teraz żyje w tobie ktoś obcy. Ma twoje oczy, dłonie, włosy. Jak ty zasypia w pozycji embriona,
nie jada flaków i czerniny, a wieczory ratuje spacerem po komediach romantycznych, chociaż nie wzrusza się z byle powodu. Nawet tak samo mruży oczy w zabawne kreseczki. To zdumiewające iść znajomą ulicą, drżąc z przerażenia. Mieć cienie kamienic, pomiędzy którymi można było grać w chowanego, tak długo, aż dobiegnie głos babci, że kolacja, już późno. Wtedy każdy krok był domem. Uczysz się żyć z wzajemnością. Twoje miejsce zajął ktoś obcy, z gazem pieprzowym w kieszeni na każdy wszelki przypadek. Dziękujemy bardzo. No to teraz Ania, prawda? Kalisza. Prosimy o coś o sobie. Po kolejności kafelek. Dobra. Tak. Dobrze, to w takim razie tak, jestem Anna Skwarek, uczę portugalskiego, hiszpańskiego, jestem z wykształcenia iberystą, interesuje mnie najbardziej Portugalia, jestem też blogerem, prowadzę bloga magajanka.pl przez dwa ly, a także jeśli ktoś potrzebuje portugalskich inspiracji, to można się tam udać. Jeśli chodzi o poezję, to wiadomo, tak, no, ja też piszę, ale ostatnio też zaczęłam tłumaczyć, znaczy tłumaczę na blogu też, zdarzam się tłumaczyć poezję portugalską i brazylijską, ale właśnie teraz też pracujemy nad antologią portugalsko-polską i tam też będę tłumaczyła, znaczy mam nadzieję, że dojdzie do skutku ta antologia, ale sama praca jest przyjemnością, więc zobaczymy, trzymam kciuki za ten projekt. No, mam dwoje dzieci, bardzo małych, z którymi też się zajmuję. No, generalnie myślę, że no, lubię podróżować. Czas masz wypełniony, zwłaszcza w przypadku małych dzieci. Tak, ale przyznam szczerze, że no nie wiem, nie przeszkadza mi to też w jakimś artystycznym rozwoju i, że tak powiem, w kultywowaniu moich pasji związanych właśnie z portugalskim, z językami w sumie najbardziej. I myślę, że może przejdę do wierszy, bo to jest jakby esencja. Wiersze, które wybrałam, są po prostu wierszami napisanymi w ostatnim czasie. Po prostu systematycznie piszę, jeśli nie na bloga, to w ogóle piszę, więc jakby po prostu potrzebuję tej formy do życia, tej formy aktywności. I przejdę od razu do pierwszego. Święty spokój. Może powinnam myć się grejpfrutem, pieścić z litości, przejść na dietę mleczną, walczyć z przemocą wobec mężczyzn. Może powinnam stawiać stopy pod ścianą, spódnicę nosić w kant, rozmawiać przez telefon szeptem, by być bliżej siebie. Może powinnam wiedzieć, jak trzeba się zachować, gdy już nie trzeba się całować, tylko mówić i kątem oka nie przegapić, co za oknem. Może powinnam porozmawiać z tym facetem obok, opowiedzieć coś takiego, że to nic takiego i wreszcie wyjść na ulicę w lepszym nastroju niż na ogół wszyscy. Może powinnam wymyślić siebie lepiej, wymyślić siebie z wymyślonej siebie i z wymyślonej siebie przez wymyśloną siebie wymyślić siebie lepiej. Tak, to jest pierwsza propozycja na dzisiejsze spotkanie. Kolejne. Źródło. Współczucie przyczepia się jak chuba. Rośnie białym owocnikiem i nie da się obciąć. Mocno przenosi w obraz. Odskakuje od siekiery, szarpie klamkę, ostrzy osełkę. Obarcza pocieszeniem i chybi. Jakże nieroztropnie słucham, jakże chcę zachować spokój. W siostrzanych kniejach zaklinam octem źródło, czyszczę braki. I ostatni wiersz jest w sumie wierszem nagrodzonym na festiwalu Karczewskiej tutaj w Kaliszu. Ale bardzo go lubię, więc wiedziałam, że po prostu też go przeczytam. Wysypisko os.
Lato. Czas aktywności owadów bąkoskrzydłych. Bezszelestnych tuneli w jabłkach. Niedaleko leży spa od psychiatryka. Uciążliwie się bronią. Drążą mnie. Wabią. Niszczeją. Pozbycie się os grozi atakiem. Gruszka upadła. Zjadły ją. Lato. Czas wysypu. Różnych rumieńców. Rozjątrzonych pragnień. Robotnice w pogodne dni wlatują i wlatują z gniazda. Kobiety w pogodne dni rozkładają nogi i sztućce. Niedaleko leży spa od psychiatryka. W banale najtrudniej schodzi opuchlizna. Jad, jak promienie słońca, sączy się przez skórę. Kobiety spełnione nie mają miejsca w rodzinie. Uciążliwie się bronią. Lato, czas chłodnych poranków grożących trucizną. Okładów z cebuli na pocieszenie. Nie wiem, czy jeszcze jest, że tak powiem, czas na czwarty wiersz, bo w sumie mogę kolejny przeczytać też, ale nie wiem, czy... Pytaj, to mnie nie jest za dużo. Wysłuchałam się. Okej, no dobrze, to jeszcze jeden przytam. Przykro mi. Nie mój nierówny sufit, nie mój stół do odpukania, nie mój sen o spadaniu, nie mój poroniony chłopiec. Niby czasem mi przykro, bo ktoś wiedział, nie powiedział, a to było tak. I teraz świecę mikroplastikiem. Niby czasem mi przykro, ale to tylko między nami. Przyszłość jest pragnąca, a teraźniejszość płocha. Więc niby czasem mi przykro. Babcie z konwalikami na rynkach, wózki z łomiarzy wygięte w księżyc, wyciągnięte ręce, panda, masa ludzka wsiąknięta w ekosystem. Niby czasem mi przykro. Coś mi się przydarzy, ale nie będzie to wszystko. Nawet w bardzo deszczowe dni nic mnie nie obchodzi, miarowy koniec świata. Także to z mojej strony na tyle. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I została nam Aleksandra. Coś o sobie. Nazywam się Aleksandra Majówka, mam 17 lat, mieszkam w Chełmie i tu też chodzę do pierwszej klasy liceum. Piszę w sumie od niedawna, ale dla mnie już od dawna. Zaczęłam gdzieś w podstawówce i na początku skupiałam się bardziej na prozie, szczególnie wtedy byłam zafascynowana fantastyką. Teraz piszę więcej poezji, chciałabym bardzo wydać mój pierwszy tomik. Bardzo lubię w poezji jakieś nietypowe kontrasty, dlatego też często używam pojęć z nauk ścisłych, z fizyki, z chemii, z matematyki. Bardzo też inspirują mnie te lekcje w szkole. I chyba przedstawię kilka wierszy. Właśnie twoje wiersze tak bazują na granicy prozy i poezji. I mnóstwo masz tam inspiracji takich... kontekstów. Czy to dlatego, że aktualna obecność na lekcjach w szkole w ten sposób wpływa na to? Bo szczerze mówiąc, poeci, jak już skończymy te szkoły, już się uczymy, bardziej się skupiamy na życiu, a ty tak jakby w tym kierunku znalazłaś dla siebie inspirację. To jest coś niesamowitego. Jednocześnie przy tak młodym wieku i tak małym dorobku, ty jesteś już naprawdę dojrzałą poetką, która by mogła konkurować i konkuruje z dorosłymi. Muszę przyznać, że zaczęłam pisać, dlatego że strasznie nudziło mi się na lekcjach. I po prostu wyłapując jakieś fragmenty rozmów, jakieś słowa nauczycieli, słowa uczniów, zaczęłam to składać w całość, dokładać coś od siebie, słuchać wiadomości i tak dalej i bardzo dużo z tego czerpię i bardzo właśnie lubię tak wyciągać takie rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się kompletnie bezsensowne, jeśli by zrobić z tego poezję, a po dodaniu jakiegoś kontekstu są bardzo ciekawe. Właśnie kiedyś usłyszałam, że moja proza jest bardzo poetycka, a poezja bardzo prozatorska. No więc właśnie. Cały czas balansuje na tej granicy. Ale to też jest bardzo ważne, żeby nie zaczynać debiutu od jakiegoś takiego skupienia się na sobie, tylko też, żeby zauważyć świat, myślę, prawda? Że to też jest ważne, bo skupić się na sobie zawsze można, ale w sposób bardzo taki właśnie dojrzały, żeby się potem to nie przerodziło w taki nawyk, że piszemy tylko o sobie, ja dla mnie o mnie, ale świat też jest ważny, bo świat nas inspiruje. Olu, powiedz coś o swoich książkach. Czy one są wydane, te książki prozatorskie? Już masz Na razie nie. Aha. Na początku była trylogia
fantastyczna, mnóstwo pracy w nią włożone. Potem za namową różnych redaktorów, którzy zauważyli mój potencjał, zaczęłam pisać książki bardziej obyczajowe dla młodzieży, jednak na razie czekamy. No bo to jest duży deficyt właściwie takich książek dla młodzieży i dla tego wieku tak 12, 17, 18. No to jest taki wiek przełomowy i naprawdę tutaj trudno jest znaleźć osobie dorosłej kontakt, a ty tutaj jesteś po prostu tak jakby w samym centrum tego, czyli tobie jest łatwiej, tym bardziej jak masz jeszcze taki dar słowa. Jestem bardzo ciekawa tych twoich książek. Masz jakąś informację, kiedy by się mogły ukazać? Na razie niestety nie. Ale jakieś wydawnictwo z tobą współpracuje? Czy jest zainteresowane dalszą częścią? Bo tak piszesz, że masz, ja myślałam, że już te książki gdzieś tam są sfinalizowane albo dostępne. Niestety. No to trzeba się tym koniecznie zająć. No, tak, no na pewno w tej chwili jesteś tak jakby, można powiedzieć, na topie i na pewno zaczynasz istnieć w tym środowisku literackim, poetyckim, także jest wszystko przed tobą. Czekamy na twoje wiersze. Czekamy właśnie na wiersze. Zawsze chciałam, żebyś był kosmitą. Nie nazwał może mnie swoją gwiazdką, ale gdy na mnie patrzył, błądziłam po kosmosie rozlewającym się w jego żyłach. Galaktyki spełzały nam po piersiach, zakorzeniały się pod mostkiem, albo trochę bardziej po lewej stronie. Wgryzały się w uniwersum noszone pod skórą. Czytałam drogę po drodze do mlecznej ścieżki jego ust. I wtedy wsiadałam do rakiety toczącej się w stronę dziury niepewności i potrafiłam zawisnąć na krawędzi znanego mi świata. Oddać ludzkość i klucze, i książki, i sny, wywołać suszę i powódź, i nadać swoje imię tajfunowi, aby potem budzić się z bólem głowy, typowo ludzkie, dotykać palcami zimnej ściany, upewniać się, że już nie latam, rozpływać się jak na materię przystało, zamiast stać się rozbłyskiem na nocnym niebie, mieć na imię Wenus, wyłonić się z morskiej pianny, wysunąć się z kieszeni muszli, łudzić się, że nie jesteś człowiekiem. I kolejny wiersz będzie, wydaje mi się, bardzo aktualny, bo został tutaj napisany o aktualnej sytuacji i to, co inkubuję w kwarantannie. Nie widziałam cię już od miesiąca. Jak zresztą nikogo, bo świat jest tymczasowo zamknięty i odbijamy się tylko od stref wyłączonych i zakazów wstępu. I nic. W końcu pozwalają nam nie żyć w realu. Jestem może bledsza. Z ostatniej chwili. Kolejne słońce wybuchło podczas pilnej relacji z walki o dostęp do przedwczoraj, chociaż okazało się to fake newsem. Trochę śpiąca. Zostały nam tylko ślepe cienie na Messengerze. I na ulicach nie widać już zombie. Wszystkie mają e-learning i home office. Trochę bardziej milcząca mówi za mnie radio. Nie wychodź. Serwisy informacyjne. Zapas uczuć jest zbędny. Doniesienia na żywo. Zakryj usta i nos. Kilka listów do redakcji z setnej ręki. Tylko jej nie uściskaj. Lecz widać, można żyć bez powietrza. Na dowód prawdziwej miłości przyjmę płyn antybakteryjny. Albo po prostu zostań tam, gdzie jesteś. I jeszcze chciałabym... Nawiązanie, bo po światowski, prawda? Tak, to jest... Idea pierwszego spotkania była taka, że ma być nic o koronawirusie, ale tego się nie da. No nie da się, no tak, tak no właśnie powinniśmy trochę nawet wspominać. Ja już myślałam, że jakby zawsze czas na to pozwolił, to miły by były takie relacje z tych miejsc, gdzie ktoś tam jest, ale to może przy następnych spotkaniach. No, zrobimy spotkanie o relacjach. To znaczy, Marto, ile mamy jeszcze czasu do końca, bo mi się już zaczęło wyświetlać. 14. Mamy jeszcze 4 minuty 15. 4 minuty 10 nawet. Zadasz jakieś pytanie jeszcze takie? Ja nie wiem, czy jeszcze Aleksandra nie ma jakiegoś wiersza. Nie masz wiersza, Aleksandra, żadnego dla nas? Jeszcze no to mam jeden wiersz. Poprosimy bardzo. O ciemnych oczach, czarnych włosach, zadymionej duszy.
jeszcze. Albo wtedy, jak topiliśmy się, dym, w szklance wody. Zachmurzeni, czyste niebo, rybie ciała, dwa delfiny. Nurkujący w stali wody, w lustrze jutra. Wyszłam, a ty leżałeś na plecach. Odbijałeś się w sobie jak dziwne lustro, co widzi tylko lato. Jak szklana kula, co śledzi upływ lat. Czas zaczął bywać dla nas czasem. Wybraliśmy wszystkie ości z miłości. Wiem, że nie trawisz tego słowa, więc dodam też. Dekretem usunęliśmy bójdy z zabujania, urazy z zauroczenia. Pierwszy i ostatni i każdy kolejny dzień wakacji powinien nosić twoje imię. Ja posmakowałam tego za późno, a ty w ogóle. Dziękujemy bardzo. Ja myślę, Lucjo, że dzisiaj ja nie zadam pytań, bo może czasem warto zostawić z niedosytem naszych odbiorców, którzy będą nas oglądać. Może niech poezja mówi sama za siebie. Marto, chcesz przeczytać coś swojego? Jesteś przygotowana? Nie, nie jestem przygotowana do czytania swojego, bo dzisiaj to jest oczywiście jak najbardziej... To ja może zapowiem następny nasz odcinek. Goście są najważniejsi. No właśnie, może za twoim pozwoleniem i przy twoim wsparciu następną naszą epidemię poezji. Chciałabym, aby się odbyła razem z laureatami, z przewodniczącymi konkursu, którzy no swoją pracą wsparli te nasze działania, oczywiście non-profit i chciałabym, żeby to było, no nie wiem, 4-5 laureatów. Przewodniczących konkursu z ostatnich tutaj edycji. Zależy, jak to, tutaj wyrażą nam zgodę, że jest to świetny pomysł. Dzisiaj naszymi i Państwa gośćmi, a dzisiaj jest w ogóle 26 kwietnia 2020 roku i dzisiaj naszymi gośćmi na Epidemii Poezji, która ma ambicje zarazić całą Polskę i nie tylko poezją. I to tak zarazić ostro, proszę Państwa, to nie będzie nic lekka infekcja. Byli od prawej u góry Bogumiła Salmonowicz, po mojej lewej stronie Tomasz Lorenc, po lewej stronie na dole jest Bogumiła, Anna Skwarek, a pode mną, tak się wyrażę, na dole Aleksandra Majówka, Lucja Dudzińska, w rogu w kącie, w dolnym kącie. Ale Marta, zobacz, to jest nasze czwarte spotkanie, a my jesteśmy nadal stremowane. No. Ale ideą też tego spotkania jest takie, żeby się w ogóle nie stresować i żeby było na luzie i wrócić do tych takich tradycji, że poezja to jest bardziej radość, a nie egzamin. Ale ja to czuję. Ja jeżeli się mylę czytając wiersz, to ja czuję, że mnie przypełniają jakieś tam emocje, no mimo wszystko. Żeby to była, myślę, radość. Proszę Państwa, czas nas goni, czas jest nieubłagany. Do miłego, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, moi drodzy laureaci, i do zobaczenia w realu.